Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy sobotni poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Oczywiście na antenie Telewizji Republika cały czas trwa wydanie specjalne. I kto dziś w programie? Jako pierwszy pan Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister aktywów państwowych. Oczywiście porozmawiamy na temat protestów dotyczących pobytu w więzieniu, zatrzymania, aresztowania i oczywiście pobytu w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Cały czas trwają protesty polityczne. Dodatkowo temat bardzo istotny to jest budowa elektrowni atomowej i właśnie pytanie, czy rząd Donalda Tuska zablokuje tę inwestycję, ponieważ już słyszymy na temat zmiany lokalizacji, co oczywiście oznaczałoby opóźnienie tego projektu o kilka lat. Kolejny gość to pan Marian Kowalski, dziennikarz, publicysta i oczywiście skomentujemy również bieżące wydarzenia polityczne. Między innymi takie pytanie w ostatnim czasie pojawiło się i wniosek jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Michał Woś zaproponował, aby posłowie byli badani. No nie chodzi tutaj koniecznie o alkomat, chociaż też takie propozycje się pojawiły, ponieważ w przeszłości oglądaliśmy różne sceny w Sejmie, ale żeby przed obradami byli poddawani testom na narkotyki. I to właśnie było chyba nawiązanie do sytuacji z panem ministrem kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem i taki temat szeroko komentowany, temat dotyczący torebki, którą wyjął w Sejmie, małej, przezroczystej torebki. Pytanie, co tam było w środku, tego nie wiemy, ale taka propozycja się właśnie pojawiła. Następnie pan Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny polon.pl i tutaj temat przede wszystkim elektrowni atomowej. Co taka zmiana lokalizacji by oznaczała? Czy w ogóle na tym etapie projektu można by było dokonać takiej zmiany? A na koniec dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. No i tutaj kwestia budżetu i oczywiście finansowania Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ już taką informację otrzymaliśmy, że to finansowanie będzie mniejsze. Przechodzimy do porannego przeglądu prasy. Biorę do ręki, a jeszcze krótka przerwa i już przechodzimy do przeglądu. Rozpoczynamy nasz poranny przegląd prasy, tradycyjnie od Gazety Polskiej Codziennie. Temat, o którym mówiłam w zapowiedzi, to jest, no właśnie, to jest elektrownia jądrowa. Rząd za, a nawet przeciw atomowi, zamieszanie z lokalizacją elektrowni jądrowej. I tutaj więcej na stronie trzeciej, to jest oczywiście wydanie weekendowe. W poniedziałek wiceminister Urszula Zielińska ogłosiła, że Polska będzie chciała do 2040 roku zmniejszyć emisję CO2 o 90%. Tutaj właśnie Państwo widzą. W środę z kolei wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, która jest przedstawicielem rządu w terenie, zasugerowała, że trzeba będzie zmienić lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej. Od obu odcinają się teraz partyjni koledzy, ale PiS nie ma wątpliwości, że rządząca większość zniszczy program budowy energetyki jądrowej. Tutaj ta pierwsza wypowiedź, o której była mowa, czyli pani wiceminister Urszula Zielińska, to stwierdzenie ponoć miało miejsce na nieformalnym spotkaniu ministrów, ale no, z drugiej strony mówi się o tym, że jako wiceminister podczas podróży służbowej no tak naprawdę nie obowiązują tutaj prywatne wypowiedzi. Prywatne wypowiedzi można wygłaszać na rodzinnym obiedzie, a jako minister no, trzeba ważyć słowa. Ta zapowiedź o 90% zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 90% jest oczywiście nierealna i oznaczałoby po prostu dla nas katastrofę. No, Platforma stara się odciąć od tej wypowiedzi, tutaj zaznaczyć, że była to wypowiedź prywatna, ale inni mają co do tego wątpliwości. No i kolejna sprawa, która pojawiła się w środę, to jest wojewoda pomorska, pani Beata Rutkiewicz, która jest przedstawicielem rządu w terenie, zasugerowała, że trzeba będzie zmienić lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej. Od obu odcinają się partyjni koledzy, tak jak powiedzieliśmy. Chodzi tutaj o miejscowość Choczewo. Choczewo to jest nad morzem bardzo blisko, no może Państwo kiedyś nie dla atomu w Lubiatowie, gmina Choczewo, tak, może Państwo kiedyś tam przebywali na wakacjach, rzeczywiście bardzo, bardzo ładne tereny, ale zmiana takiej lokalizacji oznaczałaby absolutną katastrofę dla tego projektu, więc no, miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się nie stanie. To jest strona trzecia i tutaj jeszcze na tej samej stronie koalicja chce komisji śledczej
Bez Prawa i Sprawiedliwości. To chodzi o komisję śledczą, tym razem do spraw Pegasusa. Do składu zgłoszonych zostało 4 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. To jest pan Janusz Cieszyński, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik i Jan Kantak. Wszystkie kandydatury zostały odrzucone przez Prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość nie chce ustąpić i zgłosić swoich posłów jeszcze raz. No i tu jest oczywiście kłótnia, ponieważ Platforma Obywatelska uważa, że skoro Prawo i Sprawiedliwość nie chce swoich kandydatów wymienić, no to w takim razie kandydatów nie będzie mieć w tej komisji. Taka jest właśnie decyzja. Wezmę do ręki kolejną gazetę, ponieważ nie zostało nam aż tak wiele czasu. To będzie Polska Metropolia Warszawska. Zobaczymy, no co tutaj się dzieje, co tutaj słychać, jeśli chodzi o wydanie weekendowe. To może właśnie. Amerykanie chcą głosować na Trumpa z wielu powodów. To jest strona 18 i 19. Chodzi oczywiście o prawybory w Stanach Zjednoczonych, no i o wybory prezydenckie, które odbędą się za rok w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście tutaj zadecydują nie tylko o polityce Stanów Zjednoczonych, ale też na pewno ten wybór będzie miał wpływ na wojnę na Ukrainie, na dalsze losy wojny na Ukrainie, na wsparcie Ukrainy. Więc na pewno będzie to bardzo istotna decyzja z punktu widzenia geopolityki. Tutaj jest artykuł na stronie 18 i 19, ale nie będę tego teraz przytaczać, ponieważ nie starczy nam czasu. Krótko zmienimy temat, no bo jednak jest sobota i mimo tej polityki pytanie, dlaczego ostatnio bardzo często chorujemy? To jest też na okładce Polskiej Metropolii Warszawskiej. Nowym zjawiskiem jest wyraźny wzrost aktywności wirusów, który jest wyższy niż przed pandemią. To było szczególnie widoczne już rok temu przy epidemii RSV i grypy sezonowej, powiedział dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Częściowo odpowiada za tę sytuację sama pandemia, bo przez noszenie maseczek i lockdowny byliśmy częściowo izolowani od krążących wirusów. Ludzki organizm niestymulowany przez regularne kontakty staje się bardziej podatny na infekcje. Kiedy zakazy zostały zniesione, szczególnie w okresie przełomu lat 2022 i 2023, liczba zachorowań się zwiększyła. Ale co ważniejsze, naukowo potwierdzono, że wirus SARS-CoV-2, czyli koronawirus, upośledza funkcję układu odpornościowego. Tak, i jeśli chodzi o nasz poranny przegląd prasy, to już, drodzy Państwo, wszystko. Pozostałe gazety to jest też głównie temat atomu i o tym będziemy rozmawiać, a już za chwilę w studiu mój pierwszy gość, pan Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister aktywów państwowych. Do zobaczenia.